i remontować i płacić za te czynsze. A pan się zwrócił do pana Jakubka, porozumieliście się, przyznałem to na piśmie, procentowo jak to będzie schodziło. A pismo dostaliśmy lakoniczne, absolutnie nic procentowo, nic kompletnie. Także mówimy, droga a pani, nie dostajemy nic na piśmie. Wszystko będzie musiało być zawarte aktem notarialnym. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, jak sobie pani to wyobraża, że coś pani, ja sobie zdaję sprawę z tego, co mówię. Ja tylko chcę właśnie na aktach notarialnych. Naprawdę, niech pani zastanowi się, czy właściwie pani postępuje, artykułując wobec mnie jakieś pretensje w tej sprawie. No. To nie są pretensje, to są fakt, że półtora roku spotykania, półtora roku korespondencji między Urzędem Miasta z najważniejszymi osobami urzędu. Efekt jest taki, że nawet na dzisiejszym... Ja powtórzę to, co mówiłem publicznie. Dobrze. Droga pani, nie rozmawiamy o pudełku zapałek. Rozmawiamy o gruncie miejskim, który gdyby był wystawiony na przetarg, nie wiem jaką miałby wartość rynkową. Ma wartość 2 200 000 zł dzisiaj. O tym mówimy. Ja nie mogę, znacie państwo, zapewne pani przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. No to pani wie, jakie są uwagi. A my też nie chcemy kupić pudełka zapałek, bo to nie kosztuje 2 zł, tylko to kosztuje 2 miliony, panie prezydencie. Ja nie jestem przeciwko państwu, ale wspólnie chcę szukać rozwiązania, które będzie zgodne z prawem i będzie także zgodne z państwa wydolnością ekonomiczną. Tak. My sobie też zdajemy sprawę, że to nie jest pudełko zapałek, to nie kosztuje 2 zł, tylko 2 miliony. Dziękuję.